Witam wszystkich w drugim odcinku o zamkach angielskich. Dzisiaj wyruszymy do zamku Glamis, królewskiej rezydencji. Zapraszam. Zamek Glamis znajduje się obok miejscowości Glamis, hrabstwie Angus w Szkocji. Jest domem hrabiostwa Strathmore i Kinghorn i jest otwarty dla publiczności. Zamek Glamis jest domem rodzinnym od XIII wieku, choć obecny budynek pochodzi głównie z XVII wieku. Glamis był domem dzieciństwa Elżbiety Bałas Lyon, żony króla Jerzego VI. Ich druga córka Małgorzata urodziła się właśnie w tym zamku. Zamek jest wceniony w kategorii zabytkowych budynków, a tereny znajdują się na wykazie znaczących ogrodów i specjalnie zaprojektowanych krajobrazów w Szkocji. Glamis znajduje się w szerokiej i żystej nizinie dolinie Strathmore i niedaleko Fonfar, powiatowym mieście Angus, który leży pomiędzy Sidlochlis na południu i Gwynpleny na północy, około 20 km od morza północnego. Działki wokół zamku obejmują ponad 57 km kwadratowych, a oprócz parków i ogrodów zajmuje się produkcją kilku upraw tarczyc i wołowiny. Istnieją dwa sumienie biegnące przez osiedla. Jeden z nich to Glamis Burn z widokiem Glamis, sprowadzane drzewa z różnych części świata. Tam też jest wiele rzadkich starych drzew. Historia. Zamek Glamis posiada prehistoryczne ślady. Można na przykład zauważyć misternie rzeźbione pikty w kamieniu znanym jako Isti. Kamień został znaleziony w potoku w pobliskiej miejscowości Isti. Chyba tak to się czyta. W 1034 roku król Malcolm II został zamontowany w Glamis, miejscu, gdzie znajdował się królewski Hunter Clutch. Szczytem Williama Shakespeare'a, Macbeth, tytułowy bohater dramatu, przebywał w Glamis Castle. Chociaż historyczny król Macbeth nigdy nie miał z zamkiem nic wspólnego. W 1376 roku zamek został zbudowany w Glamis i w tym samym roku została oddana za żonę Sir Johnowi Lyonowi, córka króla Roberta II. Od tego czasu Glamis pozostał w rodzinie Lyon, później znany jako Bałas Lyon. Na zamku została odbudowana wieża w formie planu L-planu na początku XV wieku. Tytuł Lorda Glamis został po raz pierwszy nadany w 1445 roku dla Patryka Lyona, wnuka Sir John Lyon, szósty Lord Glamis, poślubił Janet Douglas, córkę kapitana Arminiusa, w czasie gdy James V miał atak w Dachau. W grudniu 1528 roku Janet została oskarżona o zdradę stanu przez puszczenie zwolenników hrabiego Anglesa do Eddy Bolta. Następnie została oskarżona o zatrucie męża Lorda Glamis, który zmarł w dniu 17 września 1528 roku. Ostatecznie została oskarżona o czar i spłonęła na stosie w Edynburgu w dniu 17 lipca 1537 roku. James V następnie zajął Glamis i czasami był też szyć do jego domu. W 1543 roku Glamis powrócił do Johna Lyona, siódmego Lorda Glamis. W 1606 roku patrokrajem dziewiąty Lord Glamis został mianowany hrabią Clinton.
zaczął głównie pracę na zamku, zapamiętając napisy budowane przez Patryka, Londa Glamis i Dam Anne Murray, znajdującym się w centralnej wieży. Angielski architekt Ingo Jones, tradycyjnie związany z przebudową zamku, choć Towarzystwo Historycznej Szkocji rozważa także królewskiego mistrza masona Williama Shawna jako bardziej prawdopodobnego kandydata w związku z tradycyjnym szkockim stylem architektonicznym. Podczas połączenia po wspólnoty Anglii, Szkocji i Irlandii przebywali żołnierze różnych garnizonów Glamis. W 1670 roku Patryk Lyon, trzeci hrabia Strathmore i Kingsholm, wrócił do zamku i stwierdził, że nadaje się do zamieszkania. Renowacja miała miejsce aż do 1689 roku, w tym stworzenie dużego barokowego ogrodu. John Lyon, dziewiąty hrabia Strathmore i Kingsholm, odniósł sukces w 1753 roku. W 1767 roku poślubił Mary Eleon Baus, dziedziczkę fortuny górniczej. Poprawę podstawy zamku w malowniczym stylu w 1770 roku spowodowało, że został odbudowany po pożarze na początku XIX wieku skrzydło południowo-zachodniej części. W 1922 roku ogromny komin Gatesby w posiadłości Balasnej niedaleko Gateshead został usunięty i umieszczony w Glamis w sali bilardowej. Nad kominkiem znajduje się hrabia rodziny Blackenstone, dziedziczki. Elizabeth Blackenstone poślubiła Sir Williama Bausa. Kilka pomieszczeń, w tym jadalne, pochodzą również z XVIII i XIX wieku. W 1900 roku urodziła się Lady Elizabeth Baus Lyon, najmłodsza córka królowa Baus Lyon, czerwonego hrabiego Strathmore i Kingsholm, jego żony Cecilii. Spędziła większość swojego dzieciństwa w Glamis, który był używany podczas I wojny światowej jako szpital wojskowy. Była szczególnie ważną osobą w organizacji ratownictwa dóbr zamkowych w czasie poważnego pożaru w dniu 16 września 1916 roku. W dniu 26 kwietnia 1923 roku poślubiła księcia Alberta z Jorku i jego syna króla Jerzego V, Westminster Abbey. Ich druga córka, księżniczka Małgorzata, urodziła się w Glamis Castle w 1930 roku. Od 1987 roku zamek jest ilustrowany na odwrocie bankrotu 10-punktowego wydawanego przez Royal Bank of Scotland. Glamis jest obecnie domem Sylwana Bolstlera, 19 hrabiego Strathmore i Kingsholm, który odziedziczył tytuł hrabiego w 2016 roku. Legendy i duchy. Potwór na zamku. Najsłynniejsza legenda związana z zamkiem jest, że potwór Glamis to potworne, zdeformowane dziecko urodzone w rodzinie. Niektóre relacje pochodzą od piosenkarki i kompozytorki Virginie Gabriel, która przebywała na zamku w 1870 roku. Że potwór znajdował się w zamku przez całe życie, po jego śmierci pokój został zamurowany. Kolejny potwór miał mieszkać w Loch Cadden, niedaleko zamku. Alternatywna wersja legendy mówi, że w każdym pokoleniu przychodzi na świat wampiryczne dziecko. Jest zamurowane w pokoju. Istnieje pewna historia, że niektórzy goście zatrzymali się w Glamis i raz po raz powiesili ręczniki na każdym oknie, w każdym pokoju, aby znaleźć ukrytą komnatę i uzamurowanego w niej potwora.
kiedy spojrzali na zewnątrz, w kilku oknach nie było ręczników. Legenda o potworze mogła być inspirowana prawdziwą historią o Glamis. Gdzieś 16-metrowej grubości jest ściana jasłonych pokrościaszek, gdzie rodzina Glamis, którzy szukali ochrony przed zwierzętami, nie zdaj, zostali zamordowani i zmarli śmiercią głodową. Hrabia Berdy. Legenda opowiada o 15-wiecznym hrabim Berdy, który został zidentyfikowany zarówno przez Aleksandra Lyona, drugiego pana Glamis, oraz Aleksandra Lindzaja, czwartego hrabiego Krawford. Istnieje kilka wersji, ale wszystkie dotyczą hrabiego Berdy i kart do gry. Nadszy trzeba, ale gospodarz i goście grać, choć sługa poradził, aby przystali. Pan Berdy stał się tak wściekły, że stwierdził, iż będzie grać do końca świata, albo nawet samym diabłem, w zależności od wersji. W tym samym czasie pojawił się na zamku obcy i dołączył do pana Berdy w grze kart. Obcy jest zidentyfikowany jako diabeł, który zabrał duszę hrabiego do piekła, ale w niektórych wersjach potępia hrabiego przy karty aż do sądu dnia ostatecznie. Jest też według oficjalnej strony internetowej Glamis Castle w 1034 roku, który ma pomógł został śmiertelnie ranny po bliskiej bitwie i przewieziony do Zalon Hunting Lodge, która znajdowała się na terenie obecnego zamku, gdzie zmarł. Jednak to wszystko. Zapraszam do kolejnego, trzeciego odcinka o szkockich zamkach. Cześć!